Ja po prostu absolutnie wierzę w coś takiego, że stanowimy tak naprawdę to samo, tylko przyglądamy się trochę w innym świetle różnym aspektom naszego człowieczeństwa. Mój pierwszy psychoterapeuta, którego tam, wiecie, porządkowałem swoje wnętrze, co nie znaczy, że już skończyłem ten proces, on powiedział takie zdanie, które uwielbiam, ono jest dosyć trudne w wymowie, więc wybaczcie, jak tutaj się język załamie. Mianowicie on mówił coś takiego, że jego zdaniem kobiety i mężczyźni są zdystrybuowani komplementarnie. Ja się absolutnie z tym zgadzam właśnie. I to dystrybuowanie mnie interesuje, ta komplementarność. No i trochę w tej sprawie ja tu przyszedłem. Okej, czy możemy zrobić taki mały eksperyment? Czy macie coś może do pisania? Macie? Jakieś pisadełko, kawałeczek kartki. Poproszę, żebyście dokończyli swoim własnym zdaniem, skojarzeniem, może jakąś analogią, tym, co pierwsze przychodzi do głowy. Takie zdanie. Pierwsze, co przychodzi do głowy. I zanotuj. To spróbujmy zobaczyć, co mamy. Kto się odważy? Co zapisaliście? To piękna sprawa, proszę bardzo. Co jeszcze? Siła. Mhm. Co jeszcze? To nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Mhm. Przepraszam, ten mikrofon tam. Aha. Co jeszcze? Ciągła walka o swoje. Aha, aha. Walka o swoje. Co jeszcze mamy? Czułość. To czułość. Mhm. Jeszcze coś było fajnego, tylko mi nie ciekawe. To pewność siebie. Mhm. Okej. Okay. Co jeszcze? To dużo czy za dużo? Bo dużo za dużo jest ta różnica. Aha. Bardzo proszę, znaczy jeżeli to było pani skojarzenie czy też dokończenie, to jak najbardziej, to skomplikowane. Cóż jeszcze pięknego? To zależy. Tak, tak, ostatnio robiliśmy to samo na hasło bycie mężczyzną i usłyszeliśmy, to rzecz umowna. Co jeszcze? Czy coś jeszcze byśmy dopisali? Odwaga. To odwaga. Dużo zadań. Aha, odwaga. Dużo. Zadań. Czy macie jakąś refleksję, jak patrzycie na tą mapę mentalną, nazwijmy to? Skrajności. Jest dużo rzeczywiście skrajności, tak? Od siły, od odwagi, przez to nie jest łatwe, to jest walka, to trzeba walczyć o swoje, za dużo tych emocji. Co chcę przez to powiedzieć? Oprócz tego, że się bardzo fajnie na tym pracuje, też tak terapeutycznie trochę, tu w twoją stronę ukłon robię, z jednego powodu, o którym powiem też od razu, bo to już wszyscy wiedzą, że nie ma żadnego mojego wystąpienia bez tej myśli, ale w istocie nasze zachowania, ale także i umiejętności, których nabywamy, załóżmy jako kobiety, one w dużej mierze wynikają z tych dwóch poziomów wyższych, na których funkcjonujemy. Czyli tożsamość, co dla mnie znaczy bycie kobietą, oraz szeregu różnorakich przekonań. Co chcę powiedzieć, że to kobiece wnętrze, pewnie, że ono może, pierwsza rzecz, no różnimy się biologicznie, tak? Są hormony, wyglądamy inaczej, rodzimy, menstruujemy, etc. Ale w olbrzymiej mierze to jest też to, co jest naszym myśleniem, tą poznawczą mapą kobiecości. To jest taki prosty, od razu podpowiem, jak ktoś by chciał szukać dalej. Może komuś się skojarzyła taka ścieżka Dilca funkcjonowania, tam od otoczenia przez zachowanie, umiejętności przekonania. Ale to jest zdecydowanie nie tylko nabyte, ale też kulturowo warunkowane. I jeszcze, nie wiem, 20 lat temu, 30 lat temu, gdybyśmy zrobili taką mapę, ona by pewnie wyglądała inaczej, bo ten zestaw jest nieco inny. I teraz druga rzecz, bo jakby troszkę dążę do tego, żeby też pokazać, że właśnie, jeżeli mamy
ten element, no nie wiem, taki wnętrza rozumianego albo przez psychologię głębi, albo przez takie etniczne wątki, jeśli znacie ten motyw biegnącej z wilkami, prawda, tej wewnętrznej siły kobiecej, coś, co jest takie bardzo no, pierwotne, można by było powiedzieć, i rozumiane tak mocno w związku też z przyrodą i z siłą, ale z drugiej strony właśnie mamy pewnego rodzaju takie stereotypizujące społecznie pokazane elementy tej kobiecości. Drugi eksperyment, i już oddaję głos drugiej stronie, który też często wykonuje. Załóżmy, to też nie jest wzięte, w ogóle nie wymyśliłam tego, tylko też z jednego z poważnych psychologów, zaraz ujawnię jakich. Jeżeli byśmy powiedzieli, że ludzie znajdują się pod względem podejmowania decyzji, od podejmowania decyzji poprzez operacje, takie głównie logicznie, tak, jeden kraniec, po drugi podejmowanie ich przez emocje. I załóżmy, że mamy drugi wymiar rozumienia rzeczywistości. Jest, jak rozumiemy rzeczywistość społeczną, jakieś istotę spraw, zadań, tego, co nas otacza, od takiego empirycznego, czyli fakty, dane, informacje, poprzez drugi kraniec, czyli intuicja, to czy narzuca się wam, chyba że ja może coś wam tutaj insynuuję, że któryś z tych fragmentów, albo gdybyśmy zrobili z tego takie ćwiartki, są bardziej w cudzysłowie kobiece, a któreś bardziej męskie? Gdzie byście tą męskość, a gdzie tą kobiecość przypisali? Taką w cudzysłowie oczywiście cały czas. Moc, intuicja, kobiecość, a logika i empiryczne to będzie... A no właśnie, czyli byśmy trochę tak może jakoś w ten sposób to zdefiniowali. I teraz, co chcę też powiedzieć, bo ja też się z Jackiem całkowicie zgadzam, że to jakieś przedziwne skontrastowanie na tą zwalczającą się męskość i kobiecość, ono jest bardzo mocno kulturowo zakotwiczone. Ja bym powiedziała, że nawet brutalnie wykorzystywane biznesowo, tak? Dzisiaj, jak na to też patrzę. Takie robienie dwóch obozów ma też swój sens, bo kobiecom co kobiece, prawda, pluszowe i różowe, a tam mężczyznom tego hokeja i tam inne rzeczy. No, powiedzmy sobie brutalnie. No, no tak, oczywiście, no ale to już jest taki, wiesz, konsument, który tam jest w krzywej Gaussa, tam, wiesz, zero ileś procenta, nie? I teraz niespodzianka. Ten model w takim najprostszym, w najprostszej wersji, to jest model osobowości Karla Gustawa Junga. I nie ma tutaj podziału na płci. Jest owszem podział na typy osobowości. Jest nas, że tak powiem, 1/4 ze wszystkiego bez względu na płeć. Co więcej, dwie kobiety o odmiennych, a one są tutaj, już nie będę tego dalej tam rozrysowywać, czyli po przekątnej, odmiennych stylach funkcjonowania, myślenia, nastawienia do świata, będą, nie wiem, bardzo dużo trudniej miały w komunikacji i porozumieniu i na przykład współpracy w biznesie, niż kobieta i mężczyzna, którzy mają bardzo podobny styl funkcjonowania. Bardziej właśnie, nie wiem, zadaniowy, albo mniej relacyjny. To jest wynik w dużej mierze właśnie stereotypizacji, że to, co emocjonalne i intuicyjne przypisało się kobietom też, to mówię o tej charakterystyce statusu. Dlatego, że w naszej kulturze, która jest bardzo mocno zdefiniowana przez oświecenie, przez oczywiście takie patriarchalne różne instytucje, już nie będziemy ich tu wymieniać, spowodowało, że to, co jest temu przeciwne, czyli różni się od tego, zostało przypisane też kobietom dlatego, że jest... No nie powiem, że gorsze, ale w każdym razie się wiązało z niższym statusem. A tak po prostu nie jest, bo jesteśmy i tu, i tu, i tu, i tu w równej mierze. I jeżeli mówimy o tym budowaniu relacji, co jest jeszcze w tytule, to ja bym powiedziała najpierw budowaniu relacji z samą sobą. Gdzie ja jestem, kim ja jestem jako osoba, a jakby dopiero potem, no nie powiem, że potem kobieta, no nie chodzi o to, co jest pierwsze, ale mogę mieć w sobie wszystkie te elementy, jeśli chodzi właśnie o wnętrze i potencjał. Tyle z mądrości. Na moment się wycofam.
Zastanawiam się, co ja mogę powiedzieć teraz po tym układzie. No, ładne, ładne, podoba mi się. Natomiast ja bym się odniósł do relacji, wiesz? Mam takie wrażenie, że w tej chwili to jest chyba taki temat, który jest coraz bardziej eksplorowany, ale coraz większą trudnością się staje. I dlaczego takie mam wrażenie? Kiedyś z profesor Środą rozmawiałem na temat tego, że jak zakładaliśmy maskulinum, no to myśleliśmy o tym, żeby we własnym męskim kręgu pogadać trochę o naszych męskich sprawach. I profesor Środa powiedziała, że to fajnie, że w ogóle git i brawo. Mówi tak, no bo my kobiety to już zdążyłyśmy trochę o swoją kobiecość przegadać, a wy mężczyźni jeszcze nie. No i teraz jest też pytanie, czy my rzeczywiście chcemy gadać o naszej męskości, czy to jest takie nasze... tak słabo sobie to wyobrażam, że się spotykamy na warsztacie dla mężczyzn i tam pijemy kawę, wiecie, jemy ciastka i mówimy, a wiesz, kochany, bo u mnie to jest taka sytuacja, że chyba mnie żona nie kocha, no nie? Chociaż muszę wam powiedzieć, że mam takie doświadczenie sprzed wielu lat, kiedy zupełnie prywatnie zorganizowałem taką męską grupę spotkaniową, bo taki mam charakter pracy, taki jeszcze inny niż terapia, gdzie jeżdżę po Polsce i spotykam różnych ludzi, w tym też mężczyzn spotykam i gdzieś tam jak wieczorem ze dwa piwa wypijemy albo i trzy nawet, to wtedy niektórzy mówią, że oni potrzebują z mężczyznami pogadać trochę o takich innych rzeczach niż te... No wiecie o czym, nie? Zwykle się mówi, że mężczyźni rozmawiają. No i 11 takich nas się spotkało. I to było niesamowite wydarzenie, ponieważ to było u mnie w domu w lesie. Przyjechaliśmy na określoną godzinę. Goście praktycznie z każdej strony Polski przyjechali. I zaczęliśmy najpierw razem gotować, bo nie ma tak, że tam jeden obsługuje wszystkich. Nie ma patriarchatu. Chcesz jeść, to musisz sobie ugotować i jeszcze kumplom tak samo, więc jedzenia było potąd. A potem usiedliśmy przy stole i zaczęliśmy się zastanawiać, o jakim my chcemy właśnie temacie porozmawiać. Bo też nie było jednego lidera, który mówił, a dzisiaj to, drodzy goście, będziemy rozmawiać o relacjach w kobiet. Okazało się, że tematem, który nas najbardziej interesuje, wiecie co było? Była miłość. Jak ja słuchałem, teraz mam nawet gęsią skórkę, jak sobie tylko przypominam, jak ja słuchałem, jak tych 11 gości, łącznie ze mną, ja byłem 11, rozmawia o miłości, to byłem w szoku, że w ogóle takie rzeczy są możliwe. I to mnie zainspirowało do tego właśnie, żeby dalej pracować nad tym, co to w ogóle znaczy relacja dla mężczyzny, po co ona w ogóle jest i dlaczego dzisiaj mamy taki kłopot. I drogie panie, głównie do pań teraz się zwracam, ja w ogóle panią gratuluję tego, że tak jak Asia powiedziała, Joanna, przepraszam, zdrobnienia moje, okay. Wiesz, ale to nie jest jakieś takie, wiesz, wyższościowe, przynajmniej nic z tym nie wiem, przemyślę to sobie. To jest tak, że rzeczywiście, kiedy gdzieś tam idę sobie przez życie i spotykam różnych ludzi, to mogę śmiało powiedzieć, że statystycznie rzecz ujmując, znam dużo więcej kobiet, które są bardziej świadome siebie i swoich potrzeb niż mężczyzn, którzy są świadomi siebie i swoich potrzeb. I nie, ja nie mówię o takich potrzebach, wiecie, powierzchownych, z górnej warstwy lakieru, tylko takich potrzeb, które są ukonstytuowane ich osobowością, ich funkcjonowaniem w świecie i tak dalej, i tak dalej. I to jest moim zdaniem pierwsza duża trudność w spotkaniu, ponieważ wielu mężczyzn nie potrafi odpowiedzieć na takie proste pytanie, które często zadaję mężczyznom. Mianowicie pytanie jest takie. Słuchaj, drogi kolego, a powiedz mi, jakie ty masz potrzeby relacyjne? No i wiecie, jaka jest najczęstsza reakcja mężczyzn? Co? A druga? Znaczy, to wcale nie jest śmieszne, naprawdę. A druga jest, nie wiem. A wiecie, jakie jest wyjście z tej sytuacji, w której mężczyźni najczęściej uciekają? Otóż jest to dookreślanie się poprzez potrzeby kobiet. Okej? No bo teraz tak, jak ja mam partnerkę, która wie, czego chce, to jak ja nie wiem, czego ja chcę, to znajduję jakiś sens w tym, żeby się dopasować do twoich potrzeb. I teraz kłopot polega na tym, że jak mamy ten quiz, dzięki, że go tutaj zrobiłaś, pod tytułem ja kobieta i się zaczyna skomplikowana, różnorodna, te wszystkie takie rzeczy, to mamy to, co Zimbardo w tej książce Dzieci mężczyźni napisał takim mniej więcej zdaniem. Mówi tak, ci mężczyźni, którzy wybrali taką ścieżkę, żeby definiować swoją męskość poprzez właśnie oczekiwania kobiet, mają bardzo duży kłopot. No bo wiemy dzisiaj, że przeciętna kobieta by chciała mieć mężczyznę jakiego?
wrażliwego, silnego. No, czuły barbarzyńca to jest właściwie tak, to, co chciałam to powiedzieć, tak? Dokładnie. No i Cialdini mówi, no i wszystko git, tylko kłopot polega na tym, że przeciętny mężczyzna nie dostaje komunikatów od przeciętnej kobiety, czy we wtorek ma być czuły, a w środę barbarzyńcą, czy może w piątek. On tak pisze w tej książce i to jest prawda, okej? I teraz jest jeszcze gorsza sytuacja, mianowicie ta gorsza sytuacja polega na tym, że przeciętna kobieta, z którą rozmawiam, przeciętna, czyli średniostatystyczna, kiedy mi mówi o swoim... normalnie bym powiedział partnerze życiowym, ale wiecie, o co mi chodzi, prawda? To mówi coś takiego, że przynajmniej jest znudzona, jeśli nie czuje pogardy. Okej? Dlatego, że to jest tak, jakby nie było czegoś takiego, do czego ona sama może się odnieść. Ona właściwie się odnosi do samej siebie w krzywym zwierciadle ukazanej, prawda? I to jest pewna trudność. Natomiast wielu mężczyzn, to jest drugi biegun, chcę pokazać dwa bieguny, ma zupełnie inną postawę życiową, mianowicie wybiera drogę, która jest sprawdzona, jedynie słuszna i ostatnio wygrała wybory. I ci mężczyźni nie mają tego rodzaju kłopotu. Wiecie dlaczego? Ostatnio ktoś mnie pytał o to, skąd się bierze u mężczyzn, zwłaszcza w tym pokoleniu młodszym od mojego, takie zamiłowanie do odtwarzania gotowych recept, czyli powrót do różnych takich bardziej tradycyjnych sposobów funkcjonowania, myślenia o relacji, o męskości i tak dalej. Wydaje mi się, podkreślam, że znam odpowiedź na to pytanie właśnie słuchając mężczyzn. Mianowicie w tej płynnej ponowoczesności, jak tutaj profesor Bauman z kolei lubi sobie opisywać to, co teraz jeszcze się dzieje na świecie, jeszcze, ale to chyba powoli się kończy. Żyjemy w świecie bez granic. Ja nie mam na myśli wyłącznie granic związanych z granicami państwa, tylko bez granic, czyli bez jasnego dookreślenia. Właściwie wszystko wolno. To jest taki dowcip, który to świetnie ilustruje pod tytułem Jasiu idzie na lekcję WF-u i mówi tak, ja dzisiaj nie ćwiczę. Znacie tę anegdotę? A dlaczego ty, Jasiu, dzisiaj nie ćwiczysz? Bo ja mam okres, proszę pana. Ale przecież ty jesteś chłopcem. Nie, bo ja dzisiaj jestem dziewczynką. No i teraz, dlaczego ja to w ogóle przytoczyłem? Dlatego, że gdy mężczyźni usłyszeli coś takiego, właściwie to stary wzorzec jest do niczego. Kobiety mówią, widzisz, ja nie potrzebuję takiego faceta jak ten stary wzorzec. To pojawiło się takie pytanie u mężczyzn, okej, to jaki to ja mam być w końcu? Nie? Ja mam wrażenie, że pojawiło się jeszcze inne, bardziej pierwotne pytanie, ale do tego wrócę za chwilę. I ci mężczyźni zaczęli próbować właśnie odnajdywać odpowiedź na pytanie, skoro jest taka wolność, ja się mogę sam dookreślić, to jak ja się mam dookreślać? Okay? No i jedni wybrali tą opcję, o której mówiłem. Natomiast kłopot polega na tym, że wszystko wskazuje na to, iż nie ma dzisiaj gotowej recepty na to przepisu na bycie mężczyzną, czyli przepisu na męskość. Właśnie w naszej fundacji staramy się jakoś poszukiwać takiej odpowiedzi na pytanie, co to znaczy dzisiaj być mężczyzną. I teraz... A czy mogę cię o coś zapytać? Trochę wątek ci przerywam, dobra, ale potem mogę nie zdążyć. Jak to się stało? Ty jako terapeuta to pewnie lepiej musisz określić, że kobiety się z tą swoją męskością, że tak powiem, skontaktowały, tak? Mhm. I nie wiem, czy się z tym panie zgodzicie, ale jakby odnajdujemy w sobie jedno i drugie, tak? Siłę takiej kobiecości tej pierwotnej, tam macierzyńskiej, z tą czułością, z emocjami, z tym wszystkim. I tą siłę taką, no tą męską energię, taką tworzącą, idącą tam przez świat, tam wyrobującą sobie ścieżkę. I jakoś się w tym, nie wiem, wydaje mi się, odnajdujemy. Dlaczego mężczyźni się nie mogą skontaktować z tą kobiecością, się w tym odnaleźć? Naprawdę ad hoc to pytanie ułożyłem, nie chciałam cię tutaj, wiesz, zaskoczyć. To jest dobre pytanie i o tym rozmawialiśmy też w pewnej grupie. Mianowicie Andrzej Saramonowicz też tu dokładnie podniósł ten problem. I powiem to, co usłyszałem od niego. Ja się trochę z tym zgadzam. Mianowicie dlatego, że o ile jest coś takiego, co w tym męskim aspekcie jest atrakcyjne, być może to wynika z kultury patriarchalnej, którą gdzieś tam chyba ciągle mamy jeszcze zakorzenioną, to kobieta, która jest sprawcza i ma ten męski pierwiastek taki wyeksponowany, jest okej. Tak? Bo to w sensie dla mężczyzny jest okej, dla samej siebie jest okej, społecznie jest okej. Ale mężczyzna, który jakoś bardzo silnie uaktywniłby ten swój pierwiastek kobiecy, jest ciągle narażony na wykluczanie. I to przez obie płcie. No, ja mam taki przykład. Jak sądzicie, panie? Ja myślę, że to nie prawda. Niektóre cechy kobiece są bardzo atrakcyjne dla kobiet. Na przykład
mężczyzna z wózkiem może liczyć naprawdę na duże zainteresowanie kobiet. Mężczyzna, który potrafi powiedzieć kocham, mężczyzna, który... Ja wiem, co tam jeszcze mogło być takie kobiece. Gotujący. Który troszkę się zagubi czasem w rzeczywistości. No, może niekoniecznie. Okay. Ops, są pewne granice. Okay. Ja miałam raczej na myśli przeciwstawienie takiego linearnego dążenia do celu, które jest bardziej takie archetypicznie męskie, versus poszukiwania twórcze w różnych kierunkach. O, w tym sensie. Myślę, że takie kobiety z tymi męskimi cechami w jakichś mniejszych miejscowościach to jednak mogłyby się to też wiemy, oczywiście. O tym mówię. To jeszcze na to trzeba było nałożyć, że tak powiem. Tak. Tutaj bardzo negatywnie. Znaczy ja chciałem powiedzieć, że rzeczywiście żyjąc w Warszawie, poruszając się po mapie Warszawy, my nie żyjemy inny w Polsce. Inny kosmos, oczywiście. Tak, to jest zupełnie inaczej. To jest zupełnie, ja nie mieszkam w Warszawie, tylko mieszkam na wsi, i to malutkiej, pod Grójcem. I to jest kompletnie coś innego, na serio. Jak jesteś odbierany? Ja? W Grójcu? Ja mam płot i 2000 metrów kwadratowych. I nie w Grójcu, tylko w lesie. W związku z tym mam tam taką trochę przestrzeń, gdzie mi nikt nie wchodzi, ale... Generalnie to jest taka sytuacja, że jeden z moich sąsiadów wiedzie zupełnie inny tryb życia niż stereotypowy. Mianowicie to on jest gospodarzem domowym, jak powiem, to nie ma taką męską gospodynią domową, okej? Okay? On jest głównym opiekunem, głównym rodzicem, a jego żona utrzymuje całe to przedsiębiorstwo, jakim jest rodzina od strony finansowej. I oni się świetnie dogadują. To jest jedno z najbardziej zgodnych małżeństw, jakie znam w tej okolicy. Co z tego, skoro jak wieść gminna niesie... Wiecie, co chcę powiedzieć? Okej? Okay? No nie ma szans po prostu. To nie jest Warszawa. A Warszawa to jest maluteńki wycinek znacznie większej rzeczywistości. I nie starajmy się myśleć w kategoriach takich, że to, co jest w Warszawie, to jest wszędzie. Jest dokładnie odwrotnie. To jest tylko w Warszawie albo tylko w dużych miastach i to tylko w określonych strukturach kulturowych, społecznych i tak dalej. Dla przeciętnego mężczyzny w ogóle rozmawianie o relacji z kobiecością to jest niedopuszczalna sprawa. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to natychmiast grozi tym, że zostanie się posądzonym o jakiś... Tak, społeczna katastrofa, no. Wykluczenie to jest minimum, tak? Mhm. Wykluczenie to jest minimum, które nas czeka. W związku z tym jest bardzo długa droga do tego, żeby zintegrować w sobie, w każdym jednym człowieku możliwość korzystania z tych tradycyjnie jednak przypisywanych kobietom lub mężczyznom określonych cech. I to się nie stanie na zasadzie takiej, że spotkamy się tu dwa czy trzy razy, napiszemy trzy artykuły i wyświetlimy 10 filmów, tylko to się musi dziać praktycznie z pokolenia na pokolenie w przekazie rodzinnym, systemowym. A nasz przekaz systemowy jest bardzo silnie patriarchalny i wiecie też z jakiego powodu on taki właśnie jest i kto go podtrzymuje, a właściwie co? A właściwie jakie instytucje? No ale dobra. W każdym razie wracając do tego, co chciałem powiedzieć jeszcze, że żeby było takie możliwe spotkanie, to mężczyźni muszą jakby trochę do tego spotkania się przygotować. I nie mam na myśli, że dorosnąć wcale, tylko pójść w kierunku takim, w które kobiety już poszły, czyli w kierunku samopoznania. Co się okazuje? Okazuje się, że ci mężczyźni, którzy już się wybiorą w tę drogę, odkrywają ją jako jedną z najbardziej interesujących przygód swojego życia. I wtedy są w stanie porzucić motocykle, samochody terenowe, różne inne rzeczy, czyli przestać szukać siebie gdzieś tam, ponieważ okazuje się, że jak usiądą na krześle w domu, czy się położą na podłodze, czy cokolwiek, czy na przykład usiądą i zaczną rozmawiać z dzieckiem, z partnerką, z sąsiadem, to oni tam nagle odkrywają w sobie taki wszechświat, który jest naprawdę mocno zajmujący. I to dopiero pozwala, zresztą widzę nawet, jak niektóre z pań kiwają głowami, prawda? No to wyobraźcie sobie, że teraz siada przed wami taki facet, który ma tą głębię, ma ten dostęp do swojej głębi, bo głębię ma każdy. Ma dostęp do tej głębi, i potrafi tą głębią się podzielić z każdą, z tobą. Okej? Okay? Fajnie? No dobra. To teraz, oczywiście, że na wsi u siebie. Paradoks polega na tym, że ja się zgadzam ze Steve'em Bidulfem, który mówi, że jeżeli żyjesz w XXI wieku, to jesteś mężczyzną, to cywilizacja cię zabije. Ponieważ zdecydowanie to, że mieszkam na wsi, jest moim świadomym wyborem. Miasto duże w ogóle nie jest przestrzenią dla mężczyzny. Wiecie dlaczego? Dlatego, że mężczyzna ma ciało. No ale jasne, tak, ale trochę ma inne to ciało. Przede wszystkim ma znacznie więcej mięśni i testosteronu. I to oznacza, że on to ciało musi wprawiać w ruch. Ponieważ jeżeli tego ciała nie wprawia w ruch, to dzieją się bardzo niefajne rzeczy. Jakbym teraz stał i się wyprostował profilem, to mogę wam pokazać, jakie niefajne rzeczy się dzieją. Program walki z tym niefajnym cały czas trwa.
ale to między innymi powoduje, że przeciętny mężczyzna, który mieszka w dużym mieście, on nie wie, co ma ze sobą zrobić. A już idąc tak całkiem głęboko, to przeciętny mężczyzna mieszkający w dużym mieście nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, po co on jest mężczyzną. Ja nie mam tego kłopotu. I każdy, kto mieszka na wsi, nie ma tego kłopotu. Proszę. Czy przypadkiem poczucie zagubienia nie bierze się z tego, że oni są znudzeni w tym mieście, że nie mają właśnie tej może pracy fizycznej? Pewnie też. Że może problem właśnie się bierze stąd, że oni gdzieś tam też znajdują jakby siebie, każdy chyba odnajduje siebie gdzieś też w pracy, tak? Niekoniecznie w pracy, w aktywności, ja bym powiedział, tak? Bo praca właśnie jest jedną z tych enklaw, które w dalszym ciągu mężczyznom pozwalają odpowiedzieć na pytanie po co. Tylko że wtedy jest kłopot taki, że macie partnerów, których nie macie. Ale macie na przykład dostęp do kont tych partnerów, ale ich nie macie. Oni w tych korporacjach chcą tam się zagryźć w taki nowoczesny sposób. Bo korporacja jest naprawdę fajnym miejscem dla przeciętnego mężczyzny, bo jest tak, struktura, hierarchia, jasne reguły. Tak? Przynajmniej zdeklarowanie jasnej reguły, więc wiadomo, jak się po tym poruszać, co robić, żeby wygrać albo przegrać, a przede wszystkim wiadomo, że jest rywalizacja. Więc to jest naprawdę bardzo fajne miejsce dla przeciętnego mieszkańca miasta. Tak? No i jest mnóstwo takich aktywności, które są trochę jak taka gra komputerowa, o której zresztą pisze też Zimbardo. Mianowicie jest dosyć jasny system nagród. Tak? I dosyć szybko widać efekty swojej pracy. Więc to, co dzisiaj jest moim zdaniem taką trudnością w zintegrowaniu tego kobiecego pierwiastka przez mężczyzn, po to, żeby się móc rzeczywiście w pełni spotkać z drugim człowiekiem, jakim jest kobieta, czyli zdystrybuować się komplementarnie, to też jest taka prosta rzecz, mianowicie brak poczucia sensu. Po jaką cholerę ja mam być jakiś męski? Powiem wam tak, jeżeli rozmawiamy o dużych miastach, to ktoś mi opowiadał o takich statystykach, które są trochę miażdżące z punktu widzenia napędzania mężczyzn do jakiegokolwiek wysiłku związanego z samorozwojem. Te statystyki mówią o tym, że w takim mieście jak Warszawa jest gigantyczna nadreprezentacja wolnych kobiet w stosunku do wolnych mężczyzn. 11:1. Tak. W Krakowie 9:1. A wiecie dlaczego tak jest? Dlatego, że na wsiach jest dokładnie odwrotnie. Ponieważ młode kobiety ze wsi i małych miasteczek przyjeżdżają na studia do dużych miast, do pracy do dużych miast, i się okazuje, że jasne, że sobie radzą, tak? Tylko kłopot polega na tym, że same pomiędzy sobą zaczynają rywalizować o tych niewielu mężczyzn, którzy są dostępni. To są oficjalne statystyki. Słuchajcie, prowadziłem jakiś czas temu taki cykl warsztatów dla sołtysów z województwa świętokrzyskiego. No i ci sołtysi mnie w ogóle oświecili całkowicie, ponieważ mi powiedzieli, że na wsiach jest cała masa sfrustrowanych kawalerów starych, którzy nie mają w ogóle możliwości nawiązania relacji z kobietami. Ruszamy w teren. Nie mają z kim. Chyba był taki problem. Tak jest, ale chcę wam powiedzieć, że... Nie z palca temat. No. Chcę wam powiedzieć, że jednak wszystko dąży do homeostazy. No i w związku z tym, że na Ukrainie się pojawiło to, co się pojawiło, coraz częściej na wsiach pojawiają się kobiety zza wschodniej granicy. One najpierw przyjeżdżają do pracy. Tam, gdzie ja mieszkam, jest mnóstwo sadów. W związku z tym po prostu przyjeżdżają ludzie do pracy, między innymi właśnie ze wschodu. I one najczęściej po jakimś tam czasie najzwyczajniej w świecie zostają tutaj. Stają się żonami tych rolników, tych mężczyzn. I tak się powoli wypełnia ta luka, co jest bardzo niekorzystnym trendem dla kobiet i budowania relacji, ponieważ w męskiej naturze jest coś takiego, co w psychologii głębiej nazywa się popędem agresywnym. To jest takie coś, co można by zilustrować takim prostym ruchem, że to jest ruch sięgania do świata po jakieś zasoby, żeby zaspokajać swoje potrzeby. I to jest taka sytuacja, w której ja mam takie bardzo ciekawe doświadczenia po pracy z mężczyznami. Mam wrażenie, że ostatnie miesiące, szczególnie jakoś to moje amatorskie studia nad męskością wzbogaciło pewne... To jest moje odkrycie takie. Nie wiem, czy to jest... Nie wiem, odkrycie związane z moją obserwacją. To podkreślam, że to nie jest w żadnych badaniach, ani nic takiego. Ja prowadzę takie aktywności z mężczyznami, gdzie zachęcam ich do różnych takich sposobów funkcjonowania, do ćwiczeń, do doświadczania. Jest takie ćwiczenie, które ma pokazać też, pozwolić doświadczyć mężczyznom tak, jak jest z ich agresją, z tą popędową agresją. Nie ukrywam, że
To są dosyć miażdżące obserwacje, ponieważ znakomita większość mężczyzn ma z tym olbrzymi kłopot, z tym właśnie ruchem do świata. I teraz zastanawiałem się, z jakiego powodu tak jest. Po zeznaniach tych mężczyzn zauważyłem dwa główne powody, dwie główne przyczyny, dla których mężczyźni nie ruszają do świata, nie ruszają do relacji, nie ruszają do działania, tylko wolą zatrzymać się, wycofać, położyć na kanapie, nie wchodzić w aktywność, chyba że z jakimś tam ekranem. Mianowicie, jedną przyczyną jest ojciec, a właściwie wzór ojca, ojca przemocowego. Czyli takiego ojca, który bił, który był no, zamordystą niesamowitym i gdzieś tam podjęta decyzja przez tego mężczyznę, kiedy był jeszcze chłopcem, ta decyzja brzmi w ten sposób, zrobię wszystko, żeby nie być takim jak mój ojciec. Czyli mamy taką sytuację, w której ten mężczyzna zupełnie rezygnuje z jakiejkolwiek no właśnie agresji, tak? A druga przyczyna jest taka, że w popkulturze, ale też w przekazie, który my słyszymy, mylą się te dwa słowa, agresja z przemocą. To stanowi jedno. I teraz mężczyźni mówią tak, mama mi kazała być grzecznym. I mamy do czynienia z bardzo dużą ilością, naprawdę bardzo dużą ilością grzecznych chłopców, którzy bez względu na wiek, jak są w towarzystwie jakiejkolwiek kobiety, to myślą w ten sposób, tu cytuję teraz, bo wiesz, ja się zastanawiam, czy jak ja się tak zachowam, jak się zachowam, to co ona wtedy? Rozumiecie, co mam na myśli? To nie jest niedojrzałość, jak dorosły mężczyzna. No, no właśnie. To jest niedojrzałość. To nie tyle jest niedojrzałość, to jest związanie. To nie tyle jest niedojrzałość, tylko to jest związanie. Ci mężczyźni, którzy w ten sposób się zachowują, nie mieli na swojej drodze wzorca mężczyzny, który potrafi stawiać kobiecie granice i mówić, wiesz, a ja myślę w ten sposób i co ty na to? Tak? Czyli bez przemocy, ale wyraźnie. I z tym jest wielki kłopot. Wielu mężczyzn nie wytrzymuje w ogóle takiego pomysłu nawet na to, żeby się przeciwstawić kobiecie wprost. No i co mamy w związku z tym taką sytuację, w której coraz częściej u mężczyzn widzimy to, co kiedyś było zarezerwowane dla świata kobiet, czyli zachowania bierno-agresywne. To są zaniechania, zaniedbania, wycofania, prawda? No, foch to taka, no, tak, no, taka instytucja, którą tak, gdzieś czytałem w książkach na ten temat. Więc to są takie sytuacje, które powodują, że męskość, mam wrażenie, o wiele bardziej dzisiaj jest obudowana stereotypami, które tak bardzo więżą tych mężczyzn, że nie pozwalają im na swobodne funkcjonowanie. I dlatego to budowanie relacji dzisiaj jest utrudnione ze względu na to, że za ten mężczyzna, do którego jakby, panie, chcecie się dostać, często dosłownie tak mówię, chcecie się dostać, wykonujecie mnóstwo pracy, żeby tam ten marmur skruszyć. Ten marmur jest właśnie zbudowany z jednej strony ze stereotypów, w jaki ciągle mężczyzna jest postrzegany społecznie, a z drugiej strony przez jego zahamowania, które właśnie wynikają z tego kultywowania stereotypów w tej najniższej warstwie, takiej rodziny nuklearnej i najbliższego otoczenia społecznego, w którym ci mężczyźni dalej są wychowywani. Bo pamiętajmy, że ciągle brakuje małym chłopcom wyraźnych mężczyzn, którzy potrafią zabrać ich od matek. To jest podstawowy warunek tego, że mężczyzna mógł stanąć w relacji z dorosłą kobietą. Musi pokonać lęk przed śmiercią. Najzwyczajniej w świecie. Wszystkie procedury inicjacyjne, które były w dawnych kulturach stosowane na mężczyznach, tak to powiem, to były doświadczenia zmagania się z doświadczeniem właśnie śmierci, która polegała na tym, że młody chłopiec, najpierw małe dziecko, potem młody chłopiec, on ciągle jest uzależniony od tego, od siły opiekuńczej matki. Tak? I teraz, ja mam teraz 11-miesięcznego syna, więc jak mama wychodzi z pokoju wieczorem, to po jakichś 3 minutach wiecie, co jest w pokoju? Słucham? Płacz, krzyk, to jest po prostu histeria, jest lament. Dlatego, że właśnie nadchodzi mi godzina śmierci w tym momencie. Jak mama zniknęła, to naprawdę, młody to tak przeżywa. Mama zniknęła, co prawda on już ma ukonstytuowany wewnętrzny obraz matki, więc dlatego wytrzymuje chwilę, ale bez jej powrotu dla niego to jest za trudne doświadczenie. To jest wszystko. Tam jest mleko, tam jest miłość, tam są ręce, tam jest nogi, które za niego chodzą. Wszystko tam jest, rozumiecie? I teraz przychodzi taki moment w życiu mężczyzny, kiedy trzeba mu to zabrać wszystko, żeby on sam poczuł swoje nogi, zrozumiał, że on ma własne mleko, naprawdę, zrozumiał, że ma własne ręce i tak naprawdę kobieta mu jest do niczego niepotrzebna. Ale do tego jest potrzebny ten silny mężczyzna. A nawet cała grupa silnych mężczyzn jest mu potrzebna. Dopiero jak taki mężczyzna zrozumie, że mu kobieta do niczego jest niepotrzebna, to dopiero wtedy może być jej partnerem.
No dobra, to ale to nie wiem też, czy się zgodzić, ale mam wrażenie, że z drugiej strony też takich rytuałów kobiecości też trochę nam brakuje. Czyli też takich, no tak się tworzy teraz kręgi kobiet różnego rodzaju, które rzeczywiście mają takie mieć już działanie wtórnoterapeutyczne. Ale myślę właśnie o tym, no nie wiem, świętowaniu pierwszej menstruacji kobiety, tak? To jest ogromnie jakaś wielka rzecz, która właśnie potem też decyduje o tym, że to nie jest wstydliwe, to nie jest słabością, tylko to jest celebracją i świętem. No nie będę pytać wprost, bo to właśnie jest intymna sprawa, ale ile kobiet, które tutaj przebywają w tym pomieszczeniu, a jest nas wiele, takiego rytuału w swojej rodzinie od strony po kądzieli doświadczyło, prawda, jako radosnego święta. Więc stąd też potem takie nasze dylematy. A jeszcze chciałam też w odniesieniu do tego, co mówisz, i twoich doświadczeń też terapeutycznych, zapytać o taką ciemną stronę tej samoświadomości. Bo to jest z kolei coś, z czym ja się też spotykam, czyli wracamy trochę do tego wnętrza kobiety. Tam to zostało trochę zasygnalizowane przez jedno z tych stwierdzeń, że za dużo emocji na przykład, prawda? Kobiecej za dużo emocji. Jakby ciemną stroną takiego bardzo dobrego już wniknięcia w siebie, zrozumienia siebie i jakiegoś też doskonalenia jest, co ja zauważam, takie poczucie, że jednak ciągle ja jestem jakaś niedoskonała. Że tam ciągle mi czegoś nie dostaje. I teraz o czym ja mówię? Że na przykład coś, o czym pisał Martin Seligman, czyli ten konstruktywny albo destruktywny sposób wyjaśniania porażek. Że ten destruktywny, zdecydowanie taka korelacja jest i to też pokazują badania, zdarza się zdecydowanie częściej kobietom. Czyli pewnie może i panie czy państwo znacie, ale generalnie, żeby to najszybciej opisać, jeżeli zdarza się porażka, niepowodzenie, trudna sytuacja, w której nie dałyśmy, że tak powiem, nie mamy wyniku dobrego, no to można sobie to wyjaśnić. Aha. Ze mną coś nie tak, tak już będzie zawsze i generalnie to mnie skreśla z listy. Albo no coś było z sytuacją nie tak, to jest tylko jednorazowe wydarzenie i generalnie tylko w tym zakresie. To drugie jest konstruktywne, czyli pozwala nam wstawać, iść dalej, zachowywać pozytywną samoocenę, nie popadać w depresję. To pierwsze. Jeśli staje się nawykiem, a ten sposób wyjaśniania niepowodzeń jest nawykiem przyjętym, wyuczonym, prowadzi do zaniżenia samooceny, utraty motywacji, a Seligman pokazuje też, że często do klinicznych objawów depresji. Czyli kiedy mężczyzna, jemu się w relacji, tak ładnie wrócimy tu kołem, nie powiedzie, no to mówi co? No, tak, no może złą kobietą była, przepraszam, tak za cytat. Generalnie to tym razem mi się nie powiodło, czy tak wyszło. No i to nie stanowi o tym, że nie wiem, nie gram dobrze w piłkę nożną, tak? To fakt. I idzie i już tam sobie działa, tak? Co robi kobieta? Coś ze mną jest nie tak. Co takiego ze mną jest nie tak, że tak to poszło? To prawda, potem dokładnie, no, dlatego o tym mówię, bo to widzę właśnie na tych warsztatach, coachingach, doradztwie i tak dalej. Pierwsze, co, coś ze mną jest nie tak. Proszę. I właśnie chciałam do tego też dojść, ale jakby... Nie będą wyuczoną bezradność, to jest rodzinnie kulturowo dokładnie i kobiety są jakby tą częścią stygmatyzowane. Ale to jest takie do siebie, o tyle to mówisz, to jest jakby wypaczony rodzaj samoświadomości, taki przesadzony, taki jakiś ekstremalny. I no i właśnie, i że to już zawsze, i że to nigdy, i potem siadamy i sobie ta ruminacja, czyli to puszczanie tego filmu z przyszłości albo z przeszłości katastroficznego odbywa się, a nie ma aktywności, nie ma działania, czyli nie jesteśmy wtedy wspomożeniem same dla siebie. Czyli takie samodestrukcyjne działania. I to jest samodestrukcyjne. Obwinianie się. No tak można by w najprostszy sposób i tu podają tak badania i rzeczywiście ja to widzę, że to jest nadal skorelowane bardzo mocno z płcią, czyli... A może tutaj mamy do czynienia z paradoksem urody, nie wiem, no mimo pisała w książce, nie urody, o tym, że jedno z bardzo ważnych kryteriów od wieków oceny kobiety jest urody, nie ma nic bardziej płynnego w ocenie niż uroda. Nawet najpiękniejsza kobieta nigdy nie jest pewna, że jest wystarczająco piękna.
Czyli kobiety również mają jasnych kryteriów, czy są dobre, czy są złe. Więc, a mężczyzna takie kryteria ma, bo w tej korporacji wiadomo, że idziemy w prawo albo w lewo, w górę albo w dół i wszystko jest jasne. Być może rzeczywiście tak jest. Jak to wygląda w twoim oglądzie? Ja wiem, że ty bardziej pracujesz rzeczywiście z mężczyznami, więc o tyle to jest może trudniejsze, ale to jakby jest dla mnie takim momentem refleksji, czy nawet takiej przestrogi nad tym, bo rzeczywiście bardzo się kobiety rozwijają, mają bardzo dużo wglądu w siebie, mają dużo takiego mądrego skierowania do wnętrza, żeby ten potencjał swój własny rozumieć, kontaktować się z częścią męską, z częścią tą żeńską, ale gdzieś tego odpryskiem jest takie, no nawet, że to wnętrze kobiety bywa też depresyjne, bardziej niż mężczyzny, mimo tych wszystkich rzeczy, o których powiedziałeś. No właśnie to miałem powiedzieć, że to ciekawe by było, dlatego że tutaj statystyki wyraźnie pokazują, że mężczyźni w tej depresji się pogrążają na amen dosłownie, znacznie częściej niż kobiety. Ale może to nie tyle wynika z tego, że wnętrze jest bardziej depresyjne, tylko z tego, że mężczyźni jak już w tej depresji są, to są sami. A kobiety lubią angażować cały system do rozważań na temat tego, czy jest z nimi wszystko okej, czy nie okej, czy aby tak, czy nie tak, a co koleżanka na to, a druga tam. Więc tutaj kobiety budują jednak taką wspólnotowość o wiele skuteczniej niż mężczyźni. Natomiast co jest powodem tego problemu, który zgłaszasz mnie, to jakoś przychodzi na myśl taka sytuacja, którą wyczytałem u Pinker w książce Paradoks Płci. Ona tam dosyć mocno studiuje to, w jaki sposób kobiety poruszają się właśnie w obszarach zawodowych. To oczywiście jest książka pisana na gruncie amerykańskim, Pinker jest Kanadyjką. I ona tam pisze coś takiego, że powołuje się na różne badania, których ja teraz nie przytoczę z pamięci, że to, co jest interesujące, to, że ta taka solidarność kobiet jest w pewnym sensie mitem. Co to znaczy według niej? Otóż ona mówi, że owszem, kobiety bardzo się wspierają pod jednym warunkiem, że są we wspólnej grupie. Czyli mają poczucie wspólnotowości w danej grupie, czy podgrupie. Więc w sytuacji, kiedy się pojawia kobieta, która jest poza grupy, jest narażona na coś takiego, co jest bardzo silną bronią kobiet, mianowicie wykluczenie, alienacja społeczna. I tym kobiety się po prostu wykańczają nawzajem. Stąd być może to, czym ty mówisz, jest gdzieś takim atawistycznym lękiem przed byciem wykluczonym z jakiegoś, może i kobiecego nawet, nie wiem, środowiska wsparcia, bo kobiety bardzo rzadko, to jest moje wrażenie takie, jak powiedziałem, działają samotnie. Głównie działają w grupie jakiejś, tak? U mężczyzn to jest dokładnie odwrotnie. Być może dlatego mężczyźni, mówiąc kolokwialnie, mają w nosie to, czy moi kumple bardziej czy mniej mnie lubią. Ja sobie najwyżej zawalczę o to, albo dam komuś po ryju i wtedy mu udowodnię, że jednak się do czegoś nadaje, no nie? Co też się trochę zmienia oczywiście, ale to jest zdecydowanie inna sytuacja, bo rzeczywiście mężczyźni żyją w świecie jasnych reguł, a przynajmniej tak, do takich uchodzących, prawda? Natomiast komunikacja kobiet, przypominam sobie kiedyś, zupełnie niedawno, bo w zeszłym roku prowadziłem taki kilkumiesięczny proces polegający na rozwiązaniu konfliktu w pewnej instytucji, która była super sfeminizowana. No 99% stanowiły kobiety. I tam były dwie grupy zawodowe, które były ze sobą skonfliktowane. Powiem wam uczciwie, że ilość komunikatów, która szła pod podłogą w tej grupie, a siedzieliśmy bez krzeseł na podłogach, no była tak gigantyczna, że ja myślałem, że tego nie uniosę dosłownie. Tak? I to nie było związane z tym, że taka była kultura tej organizacji, tylko po prostu z samą faktem, tam były kobiety, które... Znaczy kultura organizacji, tą kulturę organizacji tworzyły kobiety, bo one były kobietami, które notabene były w znakomitej większości. Więc trudno jest powiedzieć, żeby, no nie wiem, w sytuacji, w której pracuje kilkaset osób w jednej instytucji, gdzie nie wszyscy mają ze sobą kontakt, jedna czy dwie osoby mogły tą kulturę jakoś zbudować. To się tworzyło wszędzie. I to było nieprawdopodobnie, ile niejawnych procesów komunikacyjnych było w tej grupie 16-osobowej, bo dokładnie w takiej pracowaliśmy. I to być może jest tak, że w tych grupach społecznych, kobiecych i męskich, jest inny rodzaj transparentności. Mam wrażenie, że mężczyźni są bardziej transparentni, tak? W tym, co pokazują i co mówią, między sobą i do siebie. I to rzeczywiście jest tak, że
przypomina mi się, wiesz, też taki opis sytuacji jednego z uczestników warsztatów, który mówi tak, wiesz, bo ja jestem kapitanem i pływam na jachtach. Gdzieś tam w Chorwacji czy w Grecji, gdzieś tam przyjeżdżają ludzie, no i on tam tym jachtem steruje i tak dalej. Mówi, słuchaj, wiesz, jak na jachcie są sami faceci, to jest zupełnie inaczej niż jak jest jedna kobieta. No to mówimy, opowiedz o tym. Wiesz, no jak jesteśmy sami, my faceci, to właściwie jest luz. To co to znaczy, się go pytam, że jest luz? No wiesz, po prostu robimy, co chcemy. Tak robimy po prostu. Dzieje się już, nie? Chcesz powiedzieć kurwa, to mówisz, tak? Chcesz powiedzieć komuś, że jest fajny kumpel, to mówisz. Chcesz otworzyć flaszkę, to otwierasz i pijesz. Ja mówię, okej, a jak się pojawia chociaż jedna kobieta, mówię, zupełnie jest inaczej. A ja mówię, dlaczego? Bo my ciągle nie wiemy, tak, co ona myśli, okej, okay, co ona z tym zrobi, czy to, co mówi, to jest prawdziwe, okej. Okay. I to są zeznania... Mhm. Muszę zgłosić małą korektę, tak. Można iść w takie generalizacje, bo to takie generalizacje straszne i to już nie ma jakiegoś takiego zróżnicowania indywidualnego. Właśnie ja muszę zgłosić też poprawkę do tego. No, ja tylko staram się... Ale nie można tak odbierać też indywidualnie, jacy są szczególni ludzie po prostu, bo mi się wydaje, że są po prostu różni. I się nie odbyć tego, że ten człowiek jakoś nie wie. Staram się powiedzieć w ten sposób o tym, że... Znaczy, oczywiście, że są różni ludzie. Ale ja teraz mówię o grupie, tak? I teraz w tej grupie, to jest bardzo ciekawe, w grupie odtwarzamy systemy rodzinne i społeczne. Dlatego, że każda grupa, w której bierzemy udział, w pewnym sensie daje nam takie bardzo głębokie przeżycie systemu rodzinnego, z którego sami się wywodzimy. To są pierwsze nasze zachowania, które w tej grupie próbujemy przejawiać albo rozpoznawać. A zatem ja się zgodzę z tym, że osoba, która indywidualnie funkcjonuje w sposób A, w parze będzie funkcjonowała w taki sposób, ale w pewnej grupie i w pewnym kontekście może bardzo często odtwarzać pewne wzorce zachowań, które nawet na poziomie nieświadomym, gdy obserwuje siebie... Nie wiem, czy macie Państwo doświadczenia w udziale w treningu interpersonalnym. To jest bardzo mocne doświadczenie, po którym jak się wychodzi, to się człowiek dowiaduje o sobie, że to, co myślał o sobie, że jak wpływa na innych albo jak reaguje na innych zachowania, ma się nijak do tego, co rzeczywiście się działo. I to jest dokładnie to, o czym ja teraz mówię, a jeszcze podkreślam, że powołuję się tutaj na treści, które wyczytałem w książce Pinker, bo ja bardzo rzadko pracuję z kobietami, żeby móc powiedzieć, co jest powodem przeżywania tej takiej głębinowego poczucia winy związanego z tym, że kobieta jakoś nie dostaje do tego idealnego wzorca, który sobie stawia, prawda? Są jedynie moje obserwacje i jakaś lektura, więc... Myślę, że to jest tylko takie ku przestrodze, powiedziałabym, żebyśmy się w tym wnętrzu tak za bardzo nie zagłębiły, właśnie poza taką jakąś granicę, gdzie to zaczyna być... podważamy same siebie, raczej to chyba tylko chciałam spostrzec. A jeszcze a propos tej komunikacji, bo przypominam się tutaj to, co wyrysowałyśmy, te różne style. Jak powiedziałam, nie chcę ich tutaj jakoś zbyt głęboko charakteryzować, ale to naprawdę z kolei z też takich doświadczeń i obserwacji, jak patrzę na i słucham tych dialogów kobiet i mężczyzn, ale właśnie z różnych tych stylów, tak? Tutaj na przykład jest taki styl, który jest bardzo taki zadaniowy, wprost i właśnie niskokontekstowy, czyli to, co mówię, to mówię i mówię wprost. Tu z kolei są osoby, które są generalnie, zawsze czują się częścią jakiejś całości, właśnie grupy, relacji i tak postrzegają świat, tak postrzegają rzeczywistość, żeby przede wszystkim uważają na to, żeby być w harmonii z tą rzeczywistością. Owszem, zadania są ważne, cele, komunikacja wprost, tak, ale no jakoś biorę pod uwagę, tu jest wysoka taka inteligencja emocjonalna tych osób, biorę pod uwagę to, co tam się to dzieje z innymi, jak to robi, jak to wpływa na temperaturę relacji. No i właśnie się tak śmieję, że bez względu tutaj na płeć, to tak, te osoby, które są tutaj, to nawet jak mają tam właśnie, nie wiem, 5 dzieci, psa i coś tam, to mówią, wpadnij do mnie. I to i kobiety, i mężczyźni. A ci zawsze, jak mają nawet tylko chomika, to mówią, wpadnij do nas.
Bo to jest ten język my. I to wcale właśnie nie jest skorelowane z płcią. Bardzo też to no właśnie tak zabawnie wygląda, że jak tutaj, czy to są kobiety, czy mężczyźni. Oczywiście, że jakby kulturowo znowu preferuje się i uczy się na pewno bardziej i to potem też być może widać. Mężczyzn tego wprost mówienia tutaj, tej takiego bardziej zaowalowanego, mniej asertywnego, byśmy powiedzieli. Ale jak przyjdzie co do czego, zwłaszcza w tych sytuacjach zadaniowych, jeżeli to są różnice osobowościowe i tego stylu zachowania i komunikowania, no to właśnie mamy także osoba, mężczyzna, który jest tutaj i o trudnej sytuacji, czy w ogóle o jakimś temacie opowiada w taki sposób, żeby wszystkim wysyłać tym komunikatem jakąś informację o relacji. Tak? Typu ja jestem okej, ty jesteś okej, albo nie podoba mi się, co zrobiłeś, czyli jest to właśnie zaszyte gdzieś w tej komunikacji, to ta osoba stoi i jeśli nawet jest tego, mówi, dobra, do brzegu. Czyli właśnie powiedz mi to wprost. Także dlatego rzeczywiście, tak jak mówię, to trochę też z jakiejś obserwacji wynika, że jest przypisanie pewnego stylu dosłownego mężczyznom, a bardziej tego kontekstowego kobietom, ale w ostateczności, jeśli nie ma innych czynników, tak jak tutaj były same kobiety, to musi oddziaływać. Po prostu dynamika grupy oddziaływuje na to, że się indywidualnie nawet też zmieniamy, dopasowujemy się do systemu, który został stworzony. Ale jeśli tego nie ma takich przy wszystkich warunkach równych, to te różnice ujawnią się jako pierwsze, a nie te związane z płcią. Nie wiem, ile mamy czasu jeszcze. Mamy chwilę czasu, może właśnie trochę odrobinę jakieś interakcje, bo takie, no wszystko właśnie, czego nie tkniemy, jest trochę kontrowersyjne i płynna rzeczywistość jest to. Ja bym do tej kultury jeszcze nawiązał. Chyba, że ktoś ma jeszcze jakieś chwilę. Jest. Mhm. Pewnie nie wiem. Z tym synem, z dziećmi, więc jak my jako kobiety, jak do tych mężczyzn małych, młodych pochodzić, żeby ich kształcić na takich właśnie mężczyzn. A bałem się, drogie panie, że to nie wasza rola. To znaczy, to jest tak, że rzeczywiście małe dzieci na samym początku swojego życia to są po prostu dzieci, no i mają tam, jedni mają siusiaki, a inni mają coś innego. I to jest podstawowe różnicowanie, ale bałem się do pewnego momentu mniej więcej tak samo. Dopiero dziś koło drugiego roku życia zaczynają się trochę inne sytuacje dziać, ale szósty, siódmy rok życia, max dziewiąty, to jest taki moment, w którym, jeżeli panie macie dzieci lub te dzieci jakoś tam już są większe, to być może zauważyłyście, że zwłaszcza chłopcy w tym momencie zaczynają szczególnie interesować się światem ojca, jeżeli ten ojciec jakoś jest. To się dzieje w sposób zupełnie jakby automatyczny. Okay? Okazuje się, że to, co ojciec gdzieś tam ma, co jest takie mniej dostępne, mniej codzienne, staje się fascynujące. Nie jest tak, że dziecko porównuje, mówi, a to jest fajniejsze niż mamy. To jest po prostu inne, nowe, czyli kolejny etap do eksplorowania. I to, co do tej pory najczęściej się działo, było to związane z tym, że rzeczywiście albo ci ojcowie nie byli fizycznie w ogóle obecni, albo realizowali taki skrypt ojców nieobecnych, co też nie jest ich winą, chcę to powiedzieć jasno, bo jak się przyglądamy temu problemowi ojcostwa, to trzeba też popatrzeć trochę głębiej i dalej. Skąd w ogóle brak mężczyzn w domu? I panie wiecie, skąd ten brak, prawda? Kiedy on się zadział? Zadział się najpierw w XIX wieku przez industrializację, a potem przez wojny światowe. Nie jest tak, że goście wyszli z domu i po prostu nie wrócili, bo im się nie chciało, tylko po prostu zniknęli. I teraz jest taka sytuacja, w której ten chłopiec zaczyna się interesować tym, co takiego robi ojciec, że jest inny od mamy. I powoli go zaczyna naśladować. Nawet to nie oznacza, że zaczyna go odtwarzać w 100%. To jest bardzo ciekawe zjawisko, znów, jak się pracuje z mężczyznami w obszarze relacji z własnym ojcem, to oni często przychodzą tacy mężczyźni, mówią, ja z moim ojcem w ogóle nie mam nic wspólnego. Kompletnie nie rozmawiamy, nie mam z nim kontaktu 15 lat. Ja w ogóle nie mam z nim nic wspólnego. Jak myślicie, czy nie ma nic z nim nic wspólnego? Otóż on nawet do końca nie wie, ale po tym czasie jakiejś wspólnej pracy bardzo szybko odkrywa, że on ma z nim tak dużo wspólnego, że aż jest zdziwiony, ponieważ nawet ten prosty przykład, o którym powiedziałem, jak ojciec był przemocowy, to on jest zupełnie wycięty z jakiejkolwiek agresji, to jest właśnie odtwarzanie ojca, tylko w inwersji.
Okay? Czyli on nie pozwala sobie na swobodne alokowanie takiego zasobu, jakim jest na przykład agresja, tylko jest usztywniony w rewersie do własnego ojca. To jest bardzo silne oddziaływanie. I teraz wracając do pani pytania. Przychodzi taki czas, w którym dobrze by było, jakby matka trochę po prostu puszczała własnego syna. Przestała go kontrolować. Najzwyczajniej w świecie. To jest największy kłopot współczesnych... najpierw powiem matek, a teraz to już powiem w ogóle rodziców, zwłaszcza w dużych miastach. No to jest masakra, co się w ogóle dzieje z dziećmi pod tytułem... No, ci, którzy się wychowywali w latach 80. i 90. i patrzą na dzieci, które dzisiaj się wychowują, ja im bardzo współczuję, powiem szczerze, znowu w dużych miastach, ponieważ te dzieci nie mają w ogóle swobody. Zero. Zero. Nie ma takiej opcji, żeby dzieci wyszły na podwórko i się swobodnie pobawiły. Za moich czasów nie było takiej opcji, żeby siedzieć w domu i się pytać mamy, czy ja mogę za rękę gdzieś z nią pójść. Tak? I to samo w sobie już powoduje, że te dzieci nie są w stanie uczyć się autonomii. Za jakiś czas będzie za późno. Bo kiedy mają się te dzieci nauczyć się autonomii? A w przypadku chłopców to jest szczególnie ważne, ponieważ oni, jak powiedziałam wcześniej, muszą nauczyć się żyć bez kobiety, żeby móc żyć z kobietą. No taki paradoks. To jest kłopot też taki, że mnóstwo kobiet jednak wychowuje dzieci teraz też w pojedynkę. Znaczy, ja się z tym nie zgadzam zupełnie, dlatego że nie da się wychować dziecka w pojedynkę. Właśnie. Są żłobki, są przedszkola, są babcie, są ciotki, są opiekunki. Mówię o tym, grupa. Że nie ma tego mężczyzny, do którego trzeba ale go właśnie nie do końca. Do dziadka. Nie do końca tak jest, dlatego że to nie do końca tak jest, że nie ma tych mężczyzn, tylko panuje psychoza braku zaufania do mężczyzn. Okej. Okay. Tak? Mianowicie znów media wyraźnie pokazują, że jak jest facet... Oglądaliście panie taki szwedzki film Polowanie? Tak. No to wiecie, o czym mówię. Okej? Okay? To jest sytuacja, w którym trudno sobie wyobrazić dzisiaj w Polsce, a już na pewno w małych miasteczkach czy mniejszych miejscowościach, że panie zaprowadzacie małe dzieci do przedszkola, w którym mężczyźni są opiekunami. Idę o wielki zakład, że 6 razy byście się zastanowiły, czy zostawić z nimi dzieci, dlatego że bardzo silnie pompuje się kolejny stereotyp, że facet plus małe dziecko równa się pedofilia. I to budzi takie lęki wśród kobiet. Przynajmniej nieodpowiedzialność. A to, że jest dysfunkcyjnym opiekunem jako mężczyzna, to już wiadomo od dawna, prawda? Więc polecam Doris Lessing Szczelinę. To jest właśnie pewien paradoks, że z jednej strony ci mężczyźni są, ale z drugiej strony sami zaczynają wierzyć w to, że są dysfunkcyjni jako opiekunowie i wychowawcy. I tak naprawdę dzisiaj nawet taka już enklawa, jaka jeszcze była do niedawna, mianowicie nauczyciel WF-u mężczyzna, też powoli odchodzi do lamusa, ponieważ coraz więcej kobiet jest osobami, które prowadzą lekcje WF-u. I co nam zostaje? Zostaje nam jakiś sport, który gdzieś jest prowadzony przez jakiś mężczyzn, typu boisko i tak dalej, ale wiecie, jak tam się trafia. Mama zawozi. Mama siedzi, kibicuje, mama mówi, czy dobrze, czy źle, wiąże buty, nosi teczkę i zawozi do domu i nie kop pana, bo się spocisz. Koniec cytatu. To oczywiście przerysowałem teraz w tej chwili, ale to jest domena dużych miast. No, jak nie mama, to babcia. Jak moją 6-letnią córkę wożę do szkoły, no, muszę ją zawieźć, bo to jest kawał drogi, to jej nie noszę na pewno... Słucham? Słucham? Może dlatego, że ten tata w korporacji poruje tak długo. Bo... Ale no nie każdy tata pracuje w korporacji, to też nie wszyscy tak mają. Generalnie jest taka sytuacja, że ja mojej córce na pewno nie noszę plecaka. Okej? Okay? I chyba jestem jedynym rodzicem, który tego nie robi. A im starsza babcia, tym bardziej obładowana tymi wszystkimi gadżetami, które nosi za wnuczka. Poglądajcie to sobie. No to ja się pytam, w którym momencie ten dzieciak ma się nauczyć tego, żeby sobie buta samemu zawiązać, że jak coś waży... spakował seteczkę, musi ją zanieść. No, ja widziałam, bo co? Plecak, nie, to spoko, no, bo nie chodzi o to, żeby mieć... Ale samociągnie. Tylko, żeby samociągnęło. A tymczasem to jest tak, że te dzieci to są jakieś specjalnej troski już w tej chwili. Ja się obawiam, że to w tę stronę idzie, prawda? To jeszcze trochę pytanie do poprzedniej tematu. Czy to prawda, że mężczyźni trochę szukają sobie partnerki pod swoją matkę? W ogóle to jest... Najczęściej to w ogóle my bez względu na płeć szukamy partnera, który w jakiś sposób reprezentuje cechy jednego z naszego ważnego rodzica. Niekoniecznie matki, czy niekoniecznie ojca, ponieważ może być tak, że mężczyzna... No mocno. Ale nie wiem, wiadomo, że i tak kojarzymy sobie różne cechy ludzi z różnymi ludźmi, to jest coś takie i tak dalej. Więc myślę, że... w pewnym stopniu to nie jest aż takie złe, póki nie przeżywamy jakby takiego zaskoczenia. O, ty jednak taka nie jesteś, tak? Znaczy, ja może powiem w ten sposób, że po prostu miażdżąca większość relacji jest oparta na takim schemacie i
Ja nie mogę powiedzieć, że to dobrze, źle, albo zdrowo, czy niezdrowo. Chociaż przed chwilą powiedziałem dość mocno. Mianowicie niezdrowo robi się wtedy, jak jedno z nich się orientuje, o co chodzi. Idzie na terapię i zaczyna coraz głębiej rozumieć swoje własne procesy, swoje wybory, swoje decyzje, swoje potrzeby. A drugie mówi, ej, burzysz mi mój status quo, ja się na to nie zgadzam, misiu. Ty mi tu nie gadaj mi psychologicznymi tekstami do mnie. To bardzo często mężczyźni tak mówią do kobiet, które są w terapii. I wtedy się to rzeczywiście robi słabe, ponieważ to jest taka struktura, w której ona może trwać do końca życia i ludzie są tam szczęśliwi na swój sposób, tak? Natomiast, no tak, tylko że no, ja bym też nie był za tym, żeby każdemu mówić o tym, że słuchaj, ty pewnie nie jesteś tak szczęśliwa, jak mogłabyś być. Nie? Może ty się trochę zastanów, czy ty przypadkiem nie odtwarzasz relacji z własnym ojcem, z tym partnerem. Na pewno on tego nie robił. Ale jeżeli ktoś przychodzi na terapię, to znaczy, że doświadczył jakiegoś rodzaju cierpienia, które jest na tyle graniczne dla niego, że on chce coś z tym zrobić. Więc tutaj bardzo często, i tu rzeczywiście powiem na temat kobiet tego, bardzo często bardzo złą robotę robią tak zwane przyjaciółki, które doradzają swojej jakiejś tam przyjaciółce, jak ty możesz z nim być, on jest taki, śmaki, owaki i tak dalej. Bo one wiedzą lepiej, co ta kobieta powinna mieć w życiu, żeby była szczęśliwa. Czasem mamy pełnią taką rolę. Tak, ale to są projekcje po prostu. I to najczęściej projekcje związane z własnymi niezaspokojonymi potrzebami, prawda? Więc ja bym był bardzo ostrożny w takich rozdaniach, bo tak naprawdę nie ma nic złego w tym, że my się dobieramy w pary według jakiegoś wzorca. Było tak, jest i zawsze będzie. Oczywiście fajnie, jak robimy to świadomie, ale umówmy się, że jak ktoś ma 20 lat, 25 lat, to jeszcze trochę mało siebie zna, bo do końca ta osobowość mu się jeszcze nie sformatowała, okej? Okay? A bardzo często to w tym wieku podejmujemy decyzje związane z jakimiś relacjami. Nawet teraz w większości miejsc poza Warszawą i dużymi miastami średnia wieku zawierania takich już mocniejszych relacji, które kończą się na przykład też z jakimiś dziećmi, czy zaczynają, jest znacznie niższa niż tu w Warszawie. Przepraszam, mam takie pytanie, bo pan mówi cały czas, że matki mają taki silny wpływ na mężczyzn i to przez bardzo długi okres życia, czy na kobiety, które... Oczywiście, że tak. Matki mają generalnie bardzo duży wpływ, znacznie większy niż ojcowie. Tego jestem zdania absolutnie. Kobiety też matki mają. Zdecydowanie tak. Ale rozumiem, że to wyniknęło z tego, że ten ojciec właśnie był nieobecny w taki czy inny sposób i jakby zawłaszczyła kobieta odruchowo tą rolę podwójnie mocno i się zrobiło wypaczenie, no bo jakiś inny to znaczy, tego powód chyba nie... Ja jak prowadzę te moje takie amatorskie studia nad męskością i zmianami, które zachodzą, no to jeszcze trochę powiedziałem, zastanawiałem się nad tym, dlaczego właściwie patriarchat upada. No to był całkiem fajny i długo funkcjonujący system, wyobraźmy sobie. No, dla każdego. Dlatego, że funkcjonował parę tysięcy lat i nikt z tego nie chciał zburzyć. To oznacza, tak jak powiedziałem wcześniej, że chciałem trochę o kulturze powiedzieć. Mm-hmm. Kultura nie jest demiurgiem, który się pojawił znikąd. Kulturę tworzą ludzie i ona pełni użytkową rolę zupełnie. Prawda? To, jeżeli tak jest, że kultura wyznacza rolę, to znaczy, że kulturę tworzą ludzie, to znaczy, że w kulturze umieszczają jakieś swoje potrzeby, poprzez kulturę te potrzeby mają być w jakiś sposób realizowane. I teraz jak popatrzymy sobie na taką bardzo małą społeczność, bo my patrzymy najczęściej na bardzo dużą perspektywę i to wtedy jest dużo zmiennych, które to ciężko widać. Weźmy sobie takie plemię aborygeńskie, które mieszka w buszu. I w tym plemieniu żyje 30 osób, okej? Okay? I teraz to jest bardzo skrajnie, powiedziałbym, surowe środowisko bytowania. I teraz, żeby przetrwać w tym środowisku, tam musi być bardzo dobra organizacja społeczna oraz ludzie, którzy świadczą sobie wymiennie różne usługi po to, żeby jak najdłużej, jak najefektywniej funkcjonować w tym środowisku. I tak naprawdę to jest nasza pierwotna struktura funkcjonowania. Nie zawsze były duże miasta z ciepłą wodą w kranie, okej? W związku z tym ci ludzie zaczęli tworzyć pewnego rodzaju przepisy związane z tym, co i kto ma robić na rzecz kogo, żeby to wszystko działało. I między innymi w taki sposób zaczęły powstawać różne modele męskości, bo nigdy nie było czegoś takiego, że była jakaś jedna męskość. Tak? Nawet w okresie patriarchatu, i to takiego stricte patriarchatu, było kilka modeli męskości. Był wojownik, był myśliwy, był kapłan. To są zupełnie różne, a jednak męskie wymiary męskości, przepraszam. Zupełnie różne, ale jednak wymiary męskości. Tak samo było z kobiecością. I teraz powtórzę jeszcze raz. To było zdystrybuowane komplementarnie, czyli była jakaś taka wymiana pomiędzy tymi dwiema płciami, która powodowała, że
z możliwych do uzyskania zasobów jakość życia była możliwie najlepsza. Co nie oznacza, że każdy... To jest egalitarne, a nie patriarchalne. No nie jestem przekonany, dlatego że... No właśnie. To mówisz o wymianie, prawda? To zależy. Patriarchat pojawia się wtedy, kiedy pojawia się ziemia, własność. No dobrze, ale to co to znaczy patriarchat w takim układzie? Władza. No właśnie, co to znaczy patriarchat? No, jakie jest źródło słowa patriarchat? No właśnie, no więc to nie jest męskość i mężczyźni, tylko ojciec. A to oznacza, że... Z reguły nie jest kobietą. No tak, ale też nie każdy mężczyzna jest ojcem. To nie oznacza, że każdy mężczyzna miał przewagę nad każdą kobietą. I to jest pierwsze przekłamanie w rozumieniu słowa patriarchat. Dlatego, że nawet w polskiej kulturze przedrozbiorowej mężczyzna, który nie miał rodziny, wiecie jak się nazywał? Nazywał się gołowąs. Pamiętacie? I ten mężczyzna miał niższy status niż matka, która miała dzieci i była żoną męża, który był właśnie ojcem. Ale ten ojciec nie tylko miał władzę. Ale wyższy niż kobieta bez rodziny. No, zdecydowanie, nieporównanie. Okay. Także jakbyśmy się nie zakręcili. Okay. Ale w każdym przypadku to było tak, że nie można było powiedzieć, że wszyscy mężczyźni są sobie równi, tak samo jak wszystkie kobiety są sobie równe, nawet patrząc na podział mężczyzn i kobiety. Zawsze było tak, że mężczyźni byli i lepsi, i gorsi, czyli nawet nie lepsi i gorsi, tylko na innym etapie struktury. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że żeby osiągnąć ten status właśnie ojca, to nie były same przywileje. Tam była cała masa obowiązków, w których taki mężczyzna musiał się wyrabiać. Podstawowe obowiązki to było utrzymanie rodziny, czyli zapewnienie jej poczucia bezpieczeństwa i fizycznego, i ekonomicznego. I on z tego był rozliczany. I wobec takiego rodzaju funkcjonowania ten patriarchat był umową społeczną, która może nie była kontraktem zapisana przez każdego członka, który do niej wstępował, ale mniej więcej tak to funkcjonowało, ponieważ wymogi, czy środowisko i naturalne, i społeczne tamtych czasów były znacznie groźniejsze niż dzisiaj. W XVIII wieku mężczyźni ginęli 400 razy częściej niż dzisiaj. Czyli 400 razy częściej niż dzisiaj. To jest po prostu gigantyczna różnica. Więc to nie były czasy, w których bycie mężczyzną było cool. Okay? Dlatego, że średnia życia mężczyzny była znacznie krótsza niż dzisiaj. Mnóstwo było powodów, żeby nie dożyć do 60. Tak? Więc to wszystko mniej więcej jakoś funkcjonowało do momentu, w którym mężczyźni zaczęli masowo znikać z domów, ze swoich społeczności, i kobiety zaczęły wchodzić w te enklawy, tylko w te puste przestrzenie i brać na siebie obowiązki, które wcześniej były zarezerwowane dla mężczyzn. To staram się powiedzieć. Aż do momentu to funkcjonowało, w którym kobiety zauważyły wyraźnie, że ta umowa, która działała przez parę tysięcy lat, przestaje być umową realizowaną przez mężczyzn. I dopiero wtedy zaczęły się te ruchy, które dzisiaj moglibyśmy nazwać ruchami feministycznymi. Aż kobiety zaczęły kontestować ten układ, bo wtedy pojawiła się patologia. Ojciec nie dostarczał, a jednocześnie w dalszym ciągu rościł sobie prawa, prawda? Ale to nie zawsze tak było. I teraz ci ojcowie zaczęli znikać. Najpierw w fabrykach, Anglia XIX wiek, maszyna parowa. Potem to się rozprzestrzeniło w całej Europie Zachodniej. Potem się pojawiły wojny zupełnie inaczej prowadzone niż kiedyś. Kiedyś były, właściwie te wojny polegały na tym, że zaledwie kilkuset czy kilka tysięcy mężczyzn wyruszało gdzieś w miarę nieodległym miejscem pola bitwy, było wtedy to miejsce, gdzie toczyły walki, i wracali do domów, ci, którzy przeżyli oczywiście. No więc potem pojawił się Napoleon, potem się pojawiły wojny, tak, światowe, w których zginęło ponad 50 milionów ludzi, z czego w miażdżącej większości to byli mężczyźni, i to właśnie w tym wieku, który dzisiaj uznalibyśmy za produkcyjny, czyli ludzie, którzy mogli być ojcami zakładającymi rodziny i tymi, którzy w tych rodzinach partycypują jako już dojrzali ojcowie. Oni wszyscy zniknęli. W to wszystko zaczęły wchodzić kobiety, czyli te miejsca, które zostały przez mężczyzn zwolnione. No i do dzisiaj pokutuje właściwie efekt tego zniknięcia takiej masy mężczyzn w kulturze zachodniej. Bo pamiętajmy, że my ciągle rozmawiamy o pewnych zmianach, ale tylko w bardzo małej części społeczności światowej. Tylko w kulturze zachodniej. Gdybyśmy rozmawiali o Chinach, Indiach, nie ma takiego tematu w ogóle. Okay? Dlatego, że tam nie było tego rodzaju ruchów, takich wstrząsów. Nikt nie przyszedł i nie wyssał nagle 40% dorosłych Chińczyków. Pewnie gdyby ich wyssał,
to być może i w Chinach pojawiłyby się ruchy feministyczne, ale one się tam prawdopodobnie długo jeszcze nie pojawią, ponieważ tam to zrównoważenie w dalszym ciągu funkcjonuje. I kultura zachodnia, co prawda, mówi coś tam Chińczykom, Hindusom, słuchajcie, jakbyście tam coś pokombinowali, to mogłoby się wam żyć lepiej. Ale ci, którzy podróżują po świecie, bardzo szybko sobie zdają sprawę z tego, że te wartości zachodnie, one przez ludzi mieszkających w innych kulturach są w jakiś sposób słyszane, ale są bardzo trudne do asymilacji. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to wystarczy popatrzeć na to, co dzieje się w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, gdzie ktoś próbował trochę na siłę wprowadzić styl życia zachodni, no i kilka państw po prostu przestało istnieć. Natomiast to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że ten brak ojców czy brak mężczyzn to nie jest do końca ich własna decyzja. Aczkolwiek dzisiaj obserwujemy niezwykły ruch. Ja mam wrażenie, że dzisiaj możemy mówić o prawdziwej rewolucji. To jest rewolucja związana z takim hasłem ojciec wrócił do domu. Naprawdę. Ja widzę coraz więcej ojców, którzy są zaangażowani w ich rodzicielstwo i to ojcowie jakby zaczynają powoli wypełniać lukę, którą tworzą kobiety, na przykład wracając do pracy wcześniej. Co, nie wiem, 20 lat temu było nie do pomyślenia. Więc trochę się zastanawiam, jeżeli ten trend się rozwinie i będzie taką miał dynamikę jak teraz, czy za 20 lat nie będziemy mówić o tym, że brakowało matek, które pokazywałyby kobietom, jak być... Nie, myślę, że wahadło się bardzo wychyliło. Najpierw było właśnie bardzo w jedną stronę, bo też jak same tutaj zauważyliście pani, ten patriarchat miał różne swoje odcienie, tak, ale to jednak było wychylane dosyć mocno. Gdzieś potem, też z powodów i kulturowych, i historycznych, i wielu innych, wychyliło się zbyt mocno, można powiedzieć, w tą drugą stronę. Ja mam taki dosyć optymistyczny, nie wiem, czy podzielacie, ale taki, no taką, no nie jest to pewność, to raczej nadzieja, ale podyktowana tym, co obserwujemy właśnie, że ono wróci do tego, jak to było nazywane, że to jest komplementarne... Zdystrybuowanie komplementarnie. Do zdystrybuowania komplementarnego po takiej zbiorowej psychoterapii, którą sobie wszyscy zafundujemy. Kobiety to zrobiły, mam wrażenie, pierwsze. I ta nasza samoświadomość się pogłębiła. A teraz robią to mężczyźni. I nawet się nie czują z tego powodu jakiegoś ogromnego wstydu. Robią to po męsku, dzięki tobie zresztą też. No i tym sposobem właśnie mamy szansę się dogadać, mówiąc kolokwialnie, ale już na zupełnie innym poziomie. Już nie tym takim właśnie tradycyjno-patriarchalnym. Także no... Ja, skoro tu już jestem, to bym chciał zaapelować do pań w odniesieniu do tego, o czym już mówiłem, że jednak cała masa mężczyzn, bez względu na to, czy to deklarują wprost, czy dopiero odkrywają na warsztatach, czy na psychoterapii, jest uzależniona od opinii kobiet. Ja apeluję do pań, żebyście panie trochę pozwoliły tym mężczyznom w tym pogubieniu pobyć. Ponieważ inaczej oni się nie odnajdą w tej swojej męskości. Po prostu nie mają szans. Jakby to, co teraz się dzieje z mężczyznami, jest bardzo naturalnym procesem, niezwykle potrzebnym. I stawianiem oczekiwań, żeby oni nagle dojrzali, jest trochę bez sensu. Oni tego nie są w stanie zrobić inaczej niż poprzez powrót do starej roli. Co właśnie trochę się dzieje. Bo to jest bardzo jasny przepis na to, jak być facetem. I dla wielu staje się coraz bardziej atrakcyjny ten przepis, ponieważ z jednej strony jest oczekiwanie, żeby się dookreślić, a z drugiej strony brak zgody na to, żeby w tym dookreślaniu pobyć, w tym zamęcie. To się nazywa twórcza próżnia w cyklu energetycznym Zinkera. I większość mężczyzn jest w takim momencie, twórczej próżni. Czyli to jest trakt... Trochę wiem, że się coś dzieje, ale nie wiem co. No i wtedy słyszę taki mężczyzna, no ale ty taki niezdecydowany jesteś, taki zniewieściały, taki niewyraźny. No to chcesz, żeby był wyraźny. Ale wiesz, co jest fajne, że nie mówisz, że mamy w tym odnajdywaniu się mężczyznom pomóc w taki sposób właśnie powrotu do takiej kobiecości, wiesz, tradycyjnej, pozbawiającej nas tego pierwiastka aktywnego i nazwijmy to męskiego. Więc to jest też fajne, że nie apelujesz o coś takiego, że jedynym sposobem przywrócenia równowagi byłoby pozbycie się tego, co jakby chyba zyskałyśmy w tym swoim wnętrzu, czyli właśnie takiego, no znowu mi ten Jung wychodzi, gdzie się nie obejdę zza każdego rogu, ale tego taoistycznego yin i yang, bo takie jest moje też postrzeganie, że to jest wielki potencjał dla nas kobiet, że się to połączyło. No właśnie. To jest potencjał dla nas wszystkich. Ja myślę, że to jest w ogóle niemożliwe, żeby... Znaczy, ja mam wrażenie, że to nie tyle
jak powiedziałaś, odzyskały? Nie, ty powiedziałaś... No, w każdym razie ja mam wrażenie, że kobiety sobie tylko po prostu przypomniały, że to mają. Okay, no właśnie, tak, bo to po prostu każdy z nas ma. Tak samo jak teraz mężczyźni trochę zaczynają sobie przypominać to, że są wrażliwi. Nie wiem, czy wiecie państwo, że jak się bada noworodki, nie noworodki, tylko niemowlaki, to niemowlaki płci męskiej są o wiele bardziej wrażliwe emocjonalnie niż płci żeńskiej. Dopiero potem formatowanie kulturowe to zabija. Krótko mówiąc, mały chłopiec przeżywa zdecydowanie bardziej, głębiej i silniej separację z matką niż mała dziewczynka. Okay? Więc na tym poziomie nawet mężczyźni mają bardzo duży dostęp do wrażliwości. Tylko tyle, że później ktoś im mówi, że sorry mały, ale wiecie co im mówi? Co mówią chłopaki? Nie płaczą, tak. No i nie płaczą. Ale które? No myślę, że chłopaki nie płaczą? Nie, że mężczyźni jakoś tylko delikatnie się wrażliwe, że nie wydaje mi się, że aż tak bardzo są... Społecznie karceni. Nie? A jak się mówi, że świat jest pełen zniewieściałych mężczyzn, to co się mówi w ten sposób? Ja nie słyszałam dawno takiego zwrotu. Może aha. Ja to słyszę dosyć często i to od kobiet właśnie. Naprawdę? Tak, nawet czytam w różnych artykułach na ten temat. Pani czyta prasę kobiecą? No nawet sam tam czasem zabieram jakiś głos. Ja ostatnio logo od deski do deski przeczytam. No, no, ja nie tylko czytam ten Majsterkowicza, ale też inne gazety, no. W końcu wolno mi, nie? No właśnie. To czytam. Okay, słuchajcie, to chyba czas na... To co, tym optymistycznym akcentem? No dość. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Ogromnie za to spotkanie. Albo... Dziękuję się, dobrze, że...